Witajcie. Moi drodzy, jem sobie śniadanie na tarasie. Będę dla Was zaraz kręcić vlog. Vlog o ekokosmetykach, bo kupiłam kilka super rzeczy. No i nie przedłużając, to jest moje śniadanie. Zdrowe odżywianie już od dawna wdrożone. Sałatka pomidor, sałata rzymska, bo uwielbiam sałatę rzymską i jest chyba jedną z najzdrowszych. Też hoduję ją w ogródku, jeszcze nie wyrosła. Trochę tuńczyka, dużo oliwy z oliwek, cytryna, troszkę soli i odrobinę octu balsamicznego. Oczywiście chleb takiej firmy, w której pracuje mój brat, oliwki etc. Polecam produkty, jeśli jesteście z Krakowa, to są super. Takie naturalnie robione pasty, właśnie chleby, oliwy i tak dalej, i tak dalej. Przesuper rzeczy. No i właśnie takie moje śniadanko, cały talerz sałatki, trzy cieniutkie kromeczki chleba i kawa z mlekiem owsianym. Na zdrowie, kochani. Jeszcze trochę później tym razem koktajl, bo będę dzisiaj kręcić aż dwa filmy, więc do zobaczenia później. No i jeszcze zobaczcie tu, w jakim jestem przepięknym otoczeniu. Jest piękna pogoda, ale jest wiatr, więc nie wiem, czy część mówioną nie będę musiała nagrać w studio, bo bardzo złapie mój mikrofon takie odgłosy. Muszę sobie kupić kierunkowy, ale w każdym razie jest przepięknie. Teraz jestem kompletnie bez make-upu. Spięłam sobie tylko włosy, żeby ten makijaż i to wszystko mi tu nie wchodziły, te włosy. Mam tylko na sobie oczywiście trzyetapową pielęgnację. Dałam sobie tonik, oczywiście bio. Później zrobiłam peeling kawitacyjny na tym toniku, serum i też tutaj też tym urządzeniem do wtłaczania tych składników do skóry. Później dałam sobie również krem nawilżający z filtrem i to z Bingo Spa, ten krem hialuronowy nawilżający do okolic oczu i ust. No i też użyłam rolera jadeitowego, takiego, wiecie, urządzonka, które na pewno znacie. Bo trochę przy tym pyleniu teraz w powietrzu mam takie podpuchnięte oczy i lekko mam cienie pod oczami. Nawet nie wiem, czy lekko. Ale zanim zacznę się malować, to jeszcze chwilę odczekam, żeby mi ta twarz, tak wiecie, sklęsła, jak to się mówi rano. I zaraz zmienię miejsce, bo będzie tam super światło. Mam nadzieję, że będzie dobre światło, żeby robić ten makijaż. Pójdziemy sobie na taras, właśnie tam, na te kanapy. I pokażę Wam wszystko. Moi drodzy, zabieramy się za makijaż. Moja kosmetyczka do teatru. Już tutaj schowałam rzeczy potrzebne. Normalnie na co dzień często używam tego podkładu w kompakcie, to jest Puro Bio, jest superowy, naprawdę jest mega, ma duże lusterko, ma taką gąbkę w środku, ale ja wolę pędzel. W każdym razie dzisiaj tego nie użyję, wezmę to do teatru, zobaczycie, jak się potem tym jeszcze domalowuję, bo pokażę Wam drugi etap, czyli jak w teatrze później z tego make-up no make-up przerabiam na szybko na sceniczny makijaż, który ma zupełnie inną funkcję i inny wygląd. Musi być dużo mocniejszy, chociaż ja i tak robię bardzo lekki makijaż sceniczny. Ale na pewno jest więcej warstw, jest więcej koloru, szczególnie właśnie trzeba podkreślić policzki, oczy i wyglądać wyraziście w tych mocnych światłach reflektorów. No i moi drodzy, pokażę Wam nowe kosmetyki, którymi się będę malować. Kupiłam zestaw od Arbonne na promocji, bo mam koleżankę, która rozprowadza te kosmetyki, a naprawdę są fajne kosmetyki wegańskie. Bardzo długo już używam tuszu od nich, już Wam pokazuję. O, tusz Arbonne taki używam i naprawdę to jest taki mój sceniczny tusz, bo on jest bardzo dobry. I teraz ten tusz już mam rok i po roku nadal się nim maluję, bo zużywam go do samego końca. Kupiłam w tym zestawie już nowy, ale nie będę go otwierać, bo ten jeszcze działa, więc jeżeli działa i naprawdę w porządku maluję, no to przecież nie będę tego marnować, prawda? No i słuchajcie, ten tusz jest naprawdę jest świetny. To nie jest żaden wodoodporny, normalny, taki pogrubiający, ogólnie dający objętość, ale naprawdę Wam polecam ten tusz, on jest drogi, bo ogólnie kosmetyki Arbonne nie są tanie. Ja też wszystkiego nie używam od Arbonne, nie używam pielęgnacji, chociaż wiem, że jest bardzo dobra, ale mam swoje takie na razie, z których jestem zadowolona. Natomiast te kosmetyki do makijażu, na przykład korektor,
Właśnie ten tusz to już od dawna używam, teraz kupiłam cały zestaw, bo mi się pokończyło wszystko. Róż mi się kończy, rozświetlacz ten od Zao mi się kończy tutaj, który mam. To jest też bardzo fajny kosmetyk, ale na lato chyba sobie taki lżejszy zostawię. No i kupiłam sobie właśnie zestaw takich róż, zaraz Wam wszystko pokażę. W każdym razie to jest krem CC od Arbonne, który był w zestawie i za ten zestaw zapłaciłam połowę ceny normalnej, bo normalnie to naprawdę byłoby sporo pieniążków, ale potrzebowałam kilku rzeczy, więc właśnie to jest tusz, jest zestaw róży w dwóch odcieniach. Fajnie, bo jeden jest taki bardziej brązowy, już Wam pokazuję, i można nim trochę konturować, ale dzisiaj akurat nie użyję tych dwóch róży, bo pokażę Wam zaraz jeszcze jedną rzecz. Super, bardzo fajne zestawienie, nazywa się Melon, jakbyście byli zainteresowani. I właśnie ma taki bardziej brązowy i bardziej taki świeży, brzoskwiniowy, powiedzmy, kolor. Już to próbowałam oczywiście po otrzymaniu i bardzo fajny efekt jest. No i właśnie kończy mi się ten mój bourgeois ukochany, ten wypiekany tusz. Boże, ten wypiekany róż. I jeszcze do tego kupiłam, oczywiście, tak jak mówiłam, ten tusz. Bardzo fajny błyszczyk, który użyję na końcu, też właśnie w bardzo ładnym kolorze Primrose, czyli Prymulka, zdaje się, tak. Użyję oczywiście mojego korektora z Pixi Cosmetics, też takiego eko. Jest w porządku bardzo. Słuchajcie, i co jeszcze Wam tu pokażę? Aha, i użyję też później w teatrze, już nie będę o tym mówić tam, takiego duo od Yoko Pure. To jest taki w różce jakby róż, bardzo dosyć mocny kolor i szminka matowa. I to potem na to błyszczyk będzie. Słuchajcie, najpierw to, bo to jestem najbardziej ciekawa tego kremu CC. Jeszcze zamierzam użyć, moi drodzy, kosmetyku do brwi. To jest dla mnie mega ciekawe, bo normalnie używam Lavery, takie coś. Świetne jest to, to jest bardzo jasny brąz, taki dla blondynek. Jest dla mnie trochę za jasny, ale ja to używam do usztywniania głównie. Takim super grzybyczkiem, to jest mega patent ten grzybyczek, można go sobie też odkręcić i po prostu używać solo, ale jest super, naprawdę. Wszyscy powinni producenci takich produktów robić takie grzybyczki, bo to jest bardzo fajne. Normalnie to używam właśnie tego od Lavery z takim cieniem specjalnym do brwi od Zao, tutaj z paletki. A, no i dzisiaj użyję też nowej mojej paletki z Yoko Pure, bo sobie kupiłam. Kosztowała na promocji tylko 19 zł, więc w ogóle super. Ma bardzo fajny taki naturalny zestaw kolorów, mam nadzieję, że to będzie widać. Rozświetlacz, róż i bronzer. Będę tego używać bardzo oszczędnie dzisiaj i bardzo szybko, bo to jest make-up no make-up, czyli ma to zająć chwilkę. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać i to jest rzecz, której jestem najbardziej ciekawa, to jest kosmetyk do brwi, mianowicie taki krem koloryzujący do brwi w takim takiej różdżce, w takim jakby, wiecie, takiej sztuczce jak do rzęs, tylko malutkiej. Bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekawa jego działania, bo powiem Wam, że na wakacje, gdyby to się sprawdziło, gdybym nie musiała stosować już cienia, to jest mega, mega świetna rzecz. Mogłabym po prostu mieć tylko to i wtedy naprawdę makijaż zajmuje chwilkę. Także przechodzimy już do make-up. Będę się starała tutaj szybko. W ogóle chcę Wam jeszcze pokazać, że zobaczcie, moje wszystkie kosmetyki do makijażu się mieszczą w tym. Ja naprawdę jestem minimalistką kosmetyczną. Mam bardzo mało rzeczy, jak na osobę występującą na scenie, ale używam, mam tylko te, które używam. Nie kupuję bezsensownych kolorów, jakichś nowinek modowych czy kosmetycznych, tylko po to, żeby je kupić, bo to jest dla mnie marnacja pieniędzy i postawa w ogóle nieekologiczna. Po prostu mam to, czego naprawdę potrzebuję. Jak czegoś potrzebuję, to kupuję i już. I czasem się zdarzają niewypały oczywiście. Dobra, spróbujemy z tym makijażem. Słuchajcie, bardzo byłam ciekawa tego kosmetyku, tego kremu CC na lato, bo ja, jak mówiłam, używam tego kompaktowego z Puro Bio, ale po prostu stwierdziłam, że fajnie byłoby mieć więcej ochrony przeciwsłonecznej, to jest SPF 30, jednak dla mojej cery to jest wystarczające, bo ja mam dość w lecie dość śniadą cerę, łatwo się opalającą. CC krem o szerokim spektrum Arbonne Intelligence, to jest taki już, słuchajcie, trochę zaawansowany bardziej kosmetyk,
ma ochronę przed zanieczyszczeniami i tak dalej. Będę nakładać bardzo szybko te kosmetyki, tak jakbym naprawdę się malowała rano, więc zobaczycie, że dla mnie to jest po prostu chwila. Oczywiście trochę dłużej to będzie trwało, bo będę Wam mówić, jak to się sprawdza. Nakładam to palcami, no bo oczywiście ja się nie będę rano z żadnymi gąbkami bawić, bo się po pierwsze spieszę, po drugie nie lubię się długo malować. Nie, w ogóle nie lubię się malować. Jakbym mogła, to bym się nie malowała, ale ponieważ jednak w naszej kulturze jest to przyjęte, że kobieta trochę zadbać musi o siebie, no to maluję się. Tu mam coś, jakąś niedoskonałość, która mi schodzi, więc na to może nie zwracajmy uwagi. No i będę po prostu to tak sobie jak najszybciej rozprowadzać kolistymi ruchami. Pewnie, że mam gąbkę do makijażu, ale nie często jej używam. Po prostu jest to za długi proces dla mnie. Trochę sobie tu rozprowadzę, aczkolwiek ten krem CC jest bardzo, bardzo podobnym kolorze do mojej skóry, więc nawet nie rozcieram tego tak dokładnie, bo i tak nie będzie widać różnicy między szyją a twarzą. Mam nadzieję, że trochę polepszy tak jakby wygląd skóry, no bo jednak po to to jest. Nie będziemy się tutaj bawić w jakieś mega szczegóły. Nakładam dosyć tak dokładnie, trochę tylko na powieki, bo też makijaż powiek u mnie w tej wersji make-up, no make-up będzie naprawdę szczątkowy. I wypróbujemy też nowe kosmetyki dzisiaj. Ok, no i to by było na tyle. Wydaje mi się, że kolor jest wyrównany. Użyję teraz korektora. Korektor ten Pixi Cosmetics też jest naturalny. On jest naprawdę spoko, tylko trzeba go małą warstwą nakładać, bo inaczej będzie po prostu się zbierał w bruzdach. Ale to nie są takie kosmetyki o bardzo wysokim kryciu. Słuchajcie, ja w ogóle takich nie używam nawet na scenę. Wtedy robię sobie cienkie warstwy mniej intensywnych kosmetyków, ale nie daję takich grubej tapety. No, nie mam złej cery, więc też... No i też cera w moim wieku, jak się nałoży grubą tapetę, no to niestety, ale nie wygląda najlepiej, bo zaczyna się robić taka skorupa po prostu z tego i te zmarszczki są wtedy bardziej widoczne, więc to jest naprawdę takie coś do odświeżenia, polepszenia koloru, jakiś lekki kamuflaż, tak jak mam niestety podkrążone oczy. No i tutaj mam taką malinkę jakby od dzieciństwa. Ktoś mnie pocałował za mocno w dzieciństwie. Trochę w bruzdy nosowe i to będzie wszystko. No i tak to naprawdę, słuchajcie, robię. Tutaj niestety mi się chyba w tak lekkim kryciu nie uda zakamuflować tego tutaj niedoskonałego miejsca mojego. Mam nadzieję, że te sprawdzę jeszcze lepiej w lusterku. No tak, na co dzień, słuchajcie, ja nie próbuję ukryć tych cieni pod oczami w 100%, bo to też nie byłby naturalny efekt, jakbym zrobiła sobie taką równą maskę. Po prostu trochę, żeby były trochę mniej widoczne. No i co dalej? Słuchajcie, normalnie właśnie bym użyła tego, ale tym razem nie użyję tego do układania brwi żelu, tylko sobie wyczeszę tą szczoteczką po prostu brwi, bo ona jest bardzo, bardzo praktyczna. I w ogóle jak jesteście blondynkami, to jest świetny kosmetyk, ten Lavera Brow Styling Gel. Eyebrow Styling Gel w kolorze takim hazelnut, czyli to jest taki jakby orzech laskowy. Świetny kolor, dla mnie ciuteńkę za jasny, jak sam, jak na cień to super. No więc próbuję ten nowy kosmetyk do brwi. Jak widzicie, jestem w mojej tej podomce z Jedwabiu. Znalazłam, oczywiście leżał na wierzchu. Tak. I zdejmę sobie nadmiar, bo widzę, że na początku użytkowania dużo bardzo się nakłada tego kosmetyku. I słuchajcie, będę próbować właśnie teraz samym tym żelem te brwi moje wystylizować. Jeśli to się sprawdzi, to będę mega szczęśliwa, bo używanie kilku kosmetyków do brwi, na przykład na wakacjach, gdzieś na wyjeździe, w ogóle branie tej kosmetyczki wielkiej, to jest kompletnie niepraktyczne, nie jest w moim stylu. Ja się staram po prostu użyć jak tylko się da najmniej kosmetyków, ale żeby trochę tak mieć takie fajne samopoczucie, że jednak jestem pomalowana. Chyba muszę te brwi trochę ogarnąć, bo też nie są super chyba wytrymowane. Ja sobie oczywiście pensetą depiluję włoski, nie robię żadnych tutaj zabiegów na brwi.
dodatkowych. No i używam olejku na co dzień rycynowego na noc do wzmacniania brwi. No i no powiem wam, że olejek rycynowy to jest bardzo skuteczna terapia. Za bardzo sobie tu pomalowałam, będę musiała to wytrzeć. Ojej. No właśnie, trzeba uważać. Ale wiecie co, jak się da, tak właśnie niewiele tego żelu, czyli się troszkę wytrze nadmiar przed użyciem, to jest spoko efekt. Już teraz widzę, że tutaj mam za dużo. Ale faktycznie, słuchajcie, jest trochę za ciemny ten kolor, może minimalnie dla mnie, ale właśnie przy oszczędnym użyciu będzie spoko, bo już jest taki efekt, że ja nie muszę używać teraz tego cienia. I to jest super, bo ten cień jest fajny na co dzień, ale na wakacje już właśnie miałam nadzieję, że nie będę musiała go brać. Muszę sobie tu nadmiar, o właśnie, wyczesać trochę tą ekstra moją szczoteczką od Lawery. Dobra, no powiem wam, że super, nic nie trzeba robić. Można to jeszcze bardziej do góry, teraz jest tak modnie czesać te, układać te brwi na żelu tak do góry, ale ja aż tak bardzo nie lubię tego stylu. Dobra, słuchajcie, jestem zadowolona z efektu. Wygląda na to, że to się fajnie sprawdzi. Trochę muszę ogarnąć sobie brwi, w sensie podepilować, ale już widzę, że będzie dobrze. No i normalnie, jak już będę miała wprawę, to zajmie mi pół minuty albo mniej. A teraz lecimy dalej, czyli po prostu spróbuję teraz tą paletkę bardzo szybko użyć od Yoko. Yoko Pure. Będę używać tego samego pędzla, więc zacznę od bronzera. I ten bronzer jest jasny, nie jest jakiś bardzo ciemny, ale go i tak trochę wytrę, bo chcę mieć taki bardzo naturalistyczny efekt. Troszkę, żeby jednak lekko opalona była cera. Trochę dam tutaj na podbródek. I o, może tak jakoś lekko tutaj na boku. Trochę różu, róż ostrożnie, bo ja nie chcę mieć efektu takiego bardzo mocnego. Takie tylko lekkie odświeżenie. O. Ja nawet nie daję go dużo, bo jeszcze będę dawać drugi kosmetyk jako róż. Tylko na środku nosa tutaj, bo tutaj już nie dam tego drugiego. I trochę przy... Oj, no i już widzę, że ten jednak, mimo że delikatny, to ten kolor jest ciuteczkę za mocny, żeby tak go wcierać byle jak. Dobra, troszkę to wytrzemy po prostu ręką. Ja już nie będę dawać pudru, bo na co dzień nie będę dawać pudru jeszcze na taki krem CC. To na pewno nie wchodzi w grę. I teraz słuchajcie, rozświetlacz dam tylko na środek, czyli na nos tutaj, tą linię taką usta. No i tutaj troszeczkę sobie dam na kości policzkowe, minimalnie. Może trochę tutaj na dekolt, żeby też to jakoś tak wyglądało. O, już widzę, że mi się zebrał jednak korektor, czyli troszkę za dużo go dałam, bo jeszcze dałam odrobinę kremu CC. I słuchajcie, teraz ja używam tego samego cienia też do oczu. Po prostu sobie, tylko nie mogę przesadzić, bo ten cień widzę, że jest intensywny dosyć, czy ten róż, przepraszam. Po prostu sobie tak lekko przydymię powieki tym delikatnym różem. Bardzo mało go nakładam i jeszcze go będę wycierać, żeby ten efekt był taki bardzo naturalny. Jakbym miała po prostu takie lekko, delikatnie różowe te powieki. Ja bardzo lubię taki naturalny efekt właśnie. Bo nie jest mi najlepiej w brązach i beżach, więc to nie jest dla mnie. I rozświetlacz to samo. Na scenę będę musiała pogłębić efekt tym lepszym rozświetlaczem. Tym rozświetlaczem od ZAO, bo on jest bardzo intensywny. Ma takie większe drobinki, więc na scenę się fajnie nadaje. A tutaj po prostu sobie tylko tak lekko, bardzo leciutko rozjaśniam, żeby dać efekt takiej świetlistości. I słuchajcie, daję kredkę w szczątkowej postaci. I ja tej kredki nie będę potem pogłębiać już na występ, bo będę sobie cieniować oczy cieniami, nawet tak jakby w formie takiej kreski. Ja mam lekko opadającą powiekę, więc nie kombinuję z żadnymi tutaj eyelinerami, nie jestem ani w tym dobra, ani to na co dzień nie wygląda dobrze u mnie.
Więc po prostu tak lekko, lekko roztarty taki ciemnoszary cień, żeby tylko podkreślić linię, że jest odrobinę. Ale też nie zawsze to robię, szczerze mówiąc. Dzisiaj to robię, bo chciałam po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać z tymi kosmetykami. Tylko tak odrobineczkę, nawet się nie będę jakoś tutaj nad tym rozkliwiać. No i tylko nałożę jeszcze tusz. Właśnie ten z Arbonne. I też tuż nałożę tylko na górne rzęsy, na dolne to będzie tylko takie dosłownie muśnięcie, bo nie maluję dolnych rzęs tak w takim codziennym makijażu. O, słuchajcie, tak. Też będzie to bardzo lekki makijaż, ale staram się tuszować jednak całe rzęsy. Aczkolwiek jakby to był naprawdę taki domowy... Ojej. Jakbym siedziała tylko w domu i nie robiła tego dla Was, to prawdopodobnie to dosłownie bym końcówki rzęs pomalowała, tylko żeby dla samego psychicznego jakiegoś takiego samopoczucia. A oczywiście, że zdarza się, że się w ogóle też nie maluje. Ale powiedzmy, że robimy wersję z takim lekkim makijażem. No i oczywiście wieczorem zobaczycie mnie już w teatrze, jak dokończam ten makijaż, pokażę Wam się też w kostiumie i w makijażu. Także czekajcie do końca filmiku. No i w zasadzie to by było tyle, ale ja tu jeszcze zastosuję trik, który bardzo lubię z tym Yoko Pure. Nie nakładam go bezpośrednio, bo on ma bardzo mocny kolor, słuchajcie. Żeby fajnie wyglądały te rumieńce, to ja sobie tutaj ręcznie dokładam tego różu w kremie i go tak lekko rozetrę. Wcześniej używałam taupy, takiego balsamu do ust koloryzującego w kolorze granat i on jest super. Troszkę, już jest trochę za mocno, widzicie, kurczę, jest to ciężko nałożyć, żeby to, ja później na wieczór sobie więcej tego dołożę, a teraz tylko tak chciałam, żeby było takie muśnięte kolorem. No i końcówka ust i słuchajcie, ja w tym makijażu będę kręcić vloga, więc naprawdę to jest tylko to. Nic więcej nie robię, nawet jak kręcę vlogi, po prostu nie lubię. Nie czuję się dobrze w mocnym makijażu, nie czuję się sobą. I teraz ostatnia rzecz to ten błyszczyk nowy, bo chcę go wypróbować, tak specjalnie tu dla Was. Normalnie już bym skończyła i wyszła z domu, ale dzisiaj użyję tego błyszczyka, bo jestem bardzo ciekawa. To są bardzo fajne składy, akurat jak chodzi o te kosmetyki. I też nie przesadzę z tym błyszczykiem, tylko go tak rozetrę i jeszcze nawet odbiję. No i słuchajcie, make up no make up, to jest wszystko, więcej nic nie robię i zamierzam już tak zostać aż do występu, pokażę się Wam później, także kochani, super się sprawdziły te rzeczy, Yoko Pure fajne, na co dzień fajne i zobaczcie, tą paletę kupiłam właśnie tylko na wakacje, bo nie biorę żadnych cieni ze sobą, wezmę sobie tylko to do brwi, tuż do rzęs wodoodporny, oczywiście ten z taupy balsam do ust i to, co będzie mi służyło i zarówno i do oczu, jak i do twarzy. Niczego więcej tak naprawdę nie trzeba. Biorę krem CC i być może wezmę sobie albo to ze sobą, albo po prostu zwykły puder, taki transparentny z czystego jedwabiu i to wszystko. Po prostu wszystko, nic więcej nie jest mi potrzebne na wakacjach. I super, jestem bardzo zadowolona z tego kosmetyku, że będę mogła go solo używać. Wiadomo, błyszczyk zawsze się przydaje. No i ogólnie paleta Yoko też ma fajne kolory, więc na pewno będzie w użytku. Kochani, do zobaczenia później. Taki efekt jest końcowy. Delikatny. Coś tam na zewnątrz chyba było jednak za dużo światła i było widać troszkę taki mętny obraz. Tutaj znowu jest też inne światło, więc jeszcze inny efekt. No ale mniej więcej taki bardzo właśnie delikatny efekt ma być. O.
Jak widzicie, kochani, jestem teraz w Lulu, to jest nad Teatrem Loch Camelot. Możecie zobaczyć tutaj, to jest ulica Tomasza w Krakowie, tam widać kościółek na Tomasza. No i jestem po 7, o 8 zaczynamy. No i się trochę muszę przymalować. Najpierw ten podkład w kompakcie od Puro Bio na wierzch. Będzie w sam raz, bo da też efekt pudru właśnie trochę. Te brwi się jednak bardzo dobrze trzymają, nie muszę nic z nimi robić. Teraz trochę oczy, więcej rumieńców. Jak widzicie, też meteoryty od Guerlaina, żeby się trochę rozświetlić. To potem w światłach reflektorów jest fajne. Ja nie zmieniłam praktycznie koloru skóry swojej, więc mam bardzo podobny do swojego, więc nie muszę za bardzo szyi robić, bo tylko ją przypudrowuję, bo nie mam innego koloru szyi niż twarzy. No i trochę korektora Last Minute. To jest taki różowy korektor tym razem, który się nadaje właśnie na te fioletowe miejsca. No i teraz trochę cieni, takich ciemniejszych. Już robiłam wcześniej tą kreskę, więc ja jej nie będę pogłębiać. Znaczy nie będę robić jej znowu. Zrobię sobie tylko takim niebieskim, którym zawsze robię. Dodatkowo cieniowanie. Będziesz w filmiku moim. Co? Bo nakręcam to do vloga. Pomachaj! To jest Anastazja. Super jest. Jestem skaczę. Teraz Asia poszła na gałązkę, ja nie mam. Nie, coś się po prostu jakąś wszystko. Bo ja rozumiem to.